Co jest? Halo? Ty to Żyjesz? żyje? Ta. Mówiłeś co innego. Ja aż bym chciał zamówić płytę nagrobkową. O czym wy gadacie? O, o nic, 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 ten, spokojnie. Ten, tego. Pamiętasz coś wczoraj? Co? Pamiętasz coś wczoraj? Co mam pamiętać? No, czyli nic nie pamiętasz. No, powiem ci tak. Ścigałeś się z typem, my jechaliśmy za tobą i jakieś auto przed nami się rozdupcyło i straciłeś Ale ja mam panowanie. Ważniejsze pytanie. Jakie? Kim wy jesteście? O, pa, teraz no. Opomniał. Teraz opomniał, ty. O, bo na szaro nas robi. Jedynych, no, teraz zrobi nas tego. I czekaj, idę doktorka zapytać. Wracaj tutaj, Biślu, żartuje przecież. No, no to... A, czyli jednak pamięta. Straciłeś panowanie kierownicą. Bo się przed tobą rozdupcył samochód, wybuch i wleciałeś, to no... A zdradzić kurde, kolejny sekret? Też to pamiętasz. Mhm. Ja pierdzielę, no. I ogólnie Sean mi uratował dupę, bo powiedział, że mam jechać z tobą. Znaczy, co, znaczy z nim. Z którym? I, no z Seanem, nie? I dobrze, że z nim jechałem, bo jakbym jechał z tobą, to bym zginął. No tak jak ja, nie? Ty żyje. No, a ty byś akurat umarł. Tak, bo miałem wtedy problem z kręgosłupem, a teraz się posmarowałem maścią i jest mi dobrze. Dobra, nieważne. Jezu! By pan Kenneth Leroy? No, a coś... No, mam raport w pana sprawie i możemy oznajmić, że dzisiaj będzie mógł pan wyjść ze szpitala. O, szybko. No bo stan jest ogólnie stabilny, tylko że może pan odczuwać jeszcze przez jakieś 2-3 dni lekkie bóle w rękach oraz nogach, no bo wiadomo, to był mocny upadek. Jakby coś się złego działo, to zapraszam tutaj, tutaj do szpitala od razu, żeby nie zwlekać. Mm-hmm. No i w sprawie jeszcze ubezpieczenia, bo pan nie jest w ogóle ubezpieczony. I to by najlepiej było, by trzeba było zapłacić jak najszybciej 10 tysięcy. Ile? 10 tysięcy. Za ilodniowy pobyt, przepraszam bardzo. No, pan tutaj jest piąty dzień, tak naprawdę. Jak piąty? No, wypadek to co był... ty mówisz, że wczoraj to było? Kiedy mówiłem, że wczoraj? Nie do pana. Dobra, no... No, no i ogółem, no... Trzeba tam wpłacić, można, nie wiem, tam termin jest chyba tydzień. No jeszcze jedno, za 2 tygodnie bym prosił pana o kontrolę, no bo jednak była, może być mocno stłuczona lewa, znaczy nie tak mocno, ale no leczona lewa ręka i ten. I może jeszcze trochę pobolewać. A tak to stan jest stabilny i może pan wyjść. Tylko zaleca się, żeby nie uprawiać żadnych ekstremalnych sportów typu skok z bungee, koszykówka, siatkówka, pływanie oraz skok ze spadochronu. Sporty ekstremalne? Chodzi nam o pływanie trekinami, mniejsze. No, no to dobra. Mogę iść, tak? No, tylko jeszcze tutaj parawka. O, tak, podpis, zobacz mój nowy samochód. To ten szrot? To ten szrot, który przed szpitalem jest? Czyli tam szrot, to jest perełka motoryzacji. Tak, taka jak ta kurtka. Fajna kurtka. Cię na nią nie stać, ty byś się nie dorobił w tym szpitalu do tego. Debilu, ja zarabiam 10 tysięcy tygodniowo. Okej, ja w ciągu jednego dnia mogę zarobić tyle. No tak, w ciągu jednego wyroku chyba. Wyroku. Co jest z tym lekarzem? Nie wiem, dziwnek. Dobra, zwijamy się. Przyznaję się, kurtkę masz słabą. Ja się zmieni. No dobra, jak wam się nie podoba. W sumie to ma mi się podobać, a nie wam, kurde. Kurde. Ale ty masz kurde. Wyglądać porządnie. Dobra, możemy iść. Ta, no faktycznie. Czuję się pełni zdrowy. Ty może chcesz się tym wózkiem przewieźć? Czekaj, jaki 10 tysięcy on mówił? Nie masz ubezpieczenia, musisz zapłacić. No tak. Chcesz, mogę ci dać 1/4, bo tyle mam przy sobie akurat. Niesamowita pomoc, dzięki. Ogarnę przecież to ta sam. A Sean, czy ty przyjechałeś w ogóle? Wytłumaczy mi ktoś... transportu. Wytłumaczy mi w ogóle ktoś, co się stało z tym autem, że ono nagle eksplodowało. Ty nie wiem, czemu to wybuchło. Mi się wydaje, że mógł coś Dwayne zrobić. A teraz wszystko, co złe, to będzie Dwayne. No to już mnie zdenerwował. Już go nie lubisz. Tak, ogólnie tego momentu, co się stało z moim autem, też zaczynam podejrzewać go o to, że on... Zacząłem go podejrzewać o wszystko teraz. Jak on... Dobra. Jak no. W niego nie strzela... Nie, kurde, no nie mogę się wysłowić teraz. Jak w niego nie strzelali wtedy, co mi mówiłeś wczoraj. Dobra, skończmy może właśnie... To było kilka dni temu. Tak lekarz mówi, tak mówisz, ona ty mówisz, że to było wczoraj. Dobra, mniejsza, chodźcie. Dość. Właśnie, macie tu jakieś auto? Ja mam, chodź. No ja mam nietypowe, ale to już zresztą. Dobra. Jezu, ja muszę się dowiedzieć jednej rzeczy. A ja muszę zmądrzeć. No, i się otrząsnąć. O, no to mój nowy samochód. Co to? No. A gdzie Sean ma auto? No to Sean ma, go-kartem przyjechał, zobacz. Co? Czemu ty go-kartem przyjechałeś, stary? Tak, pragnę ci przypomnieć, wszystkie auta mam rozwalone. Ale to... No to co, zostało tylko to. Ja nawet nie chcę pytać, skąd ty to masz. No... Ciężko powiedzieć. No, może po prostu nie wnikajmy.
Jezu. Gdzie idziemy? Nie wiem. Co się działo w ogóle ostatnio? Działo się coś ważnego, czy nie? Nie. A z Dwayne'em coś wiadomo? No, nie widziałem go długo. Długo to znaczy? Od tamtego momentu? W sensie... To, tak, 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 od tego momentu. No to fajnie, fajnie. Dobra, jedź w sumie powoli na pole to. O Jezus. Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Ściganci. Dzień dobry, witam. Jak widzicie, Kenneth jest zdrowy i cały. Znaczy może nie zdrowy i cały, ale jest żywy. Przeżył wypadek. Jak widzicie, składali go przez 4 dni około w szpitalu. I jesteśmy zadłużeni na 10 tysięcy dolarów właśnie w szpitalu widzowie, więc ustalamy od dzisiejszego odcinka przez kilka najbliższych, że jeden like widzowie to jest 1 dolar, więc zostawcie lajka, żeby Kenneth mógł spłacić swój dług w szpitalu i oczywiście zostawcie suba widzowie na kanale i możecie też napisać jakiś komentarzek ciekawy, śmieszny, kreatywny, pomysła jakiegoś dać może, czy na przykład napisać, że David nie umie jeździć, a my widzowie fajnie. Chyba wracamy i musimy się dowiedzieć w ogóle czemu to auto wybuchło. Ja mam pewne podejrzenie, pewnie się też możecie o tym, co się to jest raczej, to jest raczej chyba proste wyjaśnienie, że to zrobił chyba Aiden po prostu, że to akurat znowu się tak złożyło, że to był gość, na którego miał polować. No i niefortunnie wynikło to tak, że był dosyć blisko podczas wybuchu i... Ty jesteś głupi. Się jak skończyło. Macie może paliwo? Na razie po prostu zobaczmy, co nas się do bagażnika, zostaw tego kokarda. Co wy robicie? No, ten debil wjechał tym kokardem na autostradę i paliwa nie ma. Aha. Dobra, wsiadę do bagażnika. Jesteście po prostu naprawdę najinteligentniejszymi osobami, jakie w życiu poznałem. Haha, dziękuję. Uznaję to za komplement. Muszę przydzwonić do jednej osoby, żeby mi wyjaśniła, co się wczoraj... Znaczy, kurde. Przez siebie, David, mam już też. W sensie, no, dla mnie, ja się czuję, jakby to było wczoraj. O, halo? Halo, halo, siema. Hejka, co u ciebie? Dobrze. Chciałbyś mi może coś powiedzieć? Nie. A co robisz teraz? No jestem w Sandy aktualnie. O, w Sandy, to dobrze, bo akurat wjeżdżaj na Sandy, David. Jesteś blisko, wiesz? To super. No, wyślij GPS-a, to ja zaraz podjadę, spoko? O, wysłać, dobra, już wysyłam. Jeden dziwnie obsrany był. Tak? Ktoś przez krobo. No ciekawe co, geniuszu. Gdzie na Sandy, które dokładne miejsce? Nie wiem, czekam na lokalizację od niego. To by, to ty naprawdę kropek nie łączysz? A! Aha, no tak, wybuch, no. No, właśnie, wybuch. Czemu mnie w ogóle w nocy wypuścili? Która jest godzina? 21:30? Tak. Nie, źle. Nieźle. No nic, no. Czuję się w sumie jakby była 8, więc mój zegar biologiczny obecnie jest nieźle rozwalony chyba. Tak poza tym to co u ciebie? A, świetnie. No to super, pogadaliśmy. No, nowy samochód, wszystko nowe. Daj, poprowadzę, chodź, jedziemy. Chodźcie, znaczy się. No zapomniałem, że ty w bagażniku siedzisz. A nie przeszkadza ci ta gaśnica? Nie. To dobrze. Zaraz pewnie poczuję gaśnicę. Widzisz, jak tym autem rzuca. Ja nawet nie chcę pytać, David, skąd ty masz tyle kasy ciągle na jakieś nowe auto. To i tak, ta ja kosztowała mnie. A zresztą, słuchaj, za mój złom, za ten samochód dostałem 4000 i jeszcze miałem tam swoje 5000 i zapłaciłem za niego 9. Nie jest jakiś pomocny. Hejka, idę. Co tam? Dzień dobry, witam, bardzo serdecznie. Gdzie ty idziesz? Gość od razu. Tutaj. Okej, no z tobą gadać czy z nim? Nie, no ze mną. No dobra, jak się czujesz? Nie, jest spoko. Wypuścili mnie ze szpitala, wypisali. To przynajmniej tyle, dobrze. Mhm, a powiedz mi, co tam się stało? No, auto buchło, co nie? Mhm, a czemu? No, bo to było auto, które musiałem zniszczyć i w nim był ten typ. I ty jesteś normalny? O, przepraszam bardzo, próbowałem ci powiedzieć, ale kazałeś mi, żebym poszedł, no to co ja ci miałem zrobić, no? Ja do siebie dzwonię. W którym momencie ty mi niby próbowałeś to powiedzieć? No jak odjeżdżałeś, to ci próbowałem to powiedzieć, nie pamiętasz? Dobra, a przynajmniej coś z tego dobrego wynikło? Przynajmniej? No mam ich kryjówkę, w sensie gdzie się jakby, gdzie przysiadują najczęściej. A coś więcej? Jaką siedzibę. No, oprócz tego to w sumie nie wiem. Bo nie chcę nic mówić, ale o siedzibie i tak już wiedzieliśmy, więc nie wiem, zaufali tobie jakoś bardziej czy coś? No, w sensie pokazanie ich siedziby głównej, no to uważam to, że zaufali mi dosyć, co nie? Super, nie? No to jest po prostu niesamowita wieść. To jest po prostu to, co ja chciałem usłyszeć po tym, jak prawie straciłem życie, po tym, jak wybuchło auto przede mną, 2 metry dalej. Zajebiście. To jedno. Ja odpłynę po taksówkę, pierdolę tą gaśnicę. Mam jeszcze jedno. Co? Dostałem specjalne zadanie bojowe od nich, że mam się zakręcić wokół was, w sensie jakby koło waszej grupki, was jakby szpiegować, coś takiego. I dopiero teraz ty mi to mówisz? No,
tak wyszło. Ale bym cię czasami naprawdę rozszarpał. Zajebiście, jeden. I co ci kazali dokładnie zrobić? No, szpiegowania, w sensie, żeby tam wkręcić się w wasze szeregi. Mhm, a coś więcej? Coś ci kazali, jakieś konkretne informacje może przekazać im, czy coś takiego, czy po prostu... A, idź ich i śledź. Wiesz, no, na razie mi kazali zrobić główne informacje, typu gdzie przesiadujecie, jakimi autami się poruszacie i coś takiego. Okej. Okay. Z kim się spotykacie jakby. Miałem takie informacje o was zdobyć. Okej, no chyba ci nie muszę mówić, że na razie im żadnych informacji nie podajesz, dopóki tego wspólnie nie ustalimy. Co możesz im powiedzieć? No, to jest logiczne w miarę. Ja jestem jak na razie z wami, to dopóki nie powiesz, to nie będę im nic mówił. Super. Będę udawał, że się wokół was kręcę, a tak naprawdę... No, to zostali wyrolowani. Super, to wykorzystamy to, bo jest to dosyć dobra karta przetargowa i możemy im sprzedawać dosyć niezłe, fałszywe informacje. No, to też dobry Więc pomysł. Trzeba teraz jakoś upozorować nasze pierwsze spotkanie, tak przy świadkach najlepiej. No, ale to będziemy myśleć, myślę, że na dniach nad tym. Mhm. A na razie, nie wiem, idź rób dalej, co robisz na co dzień. No, dobra. Super, fajnie. To cześć. Na razie, trzymaj się. Hejka. Sean, pakujesz dupę? Nie, czekam, bo taksówkę gaśnica się odczepiła. Sorry. Okej. Okay. Fajnie. No widzowie, ja już myślałem, że Aiden będzie miał same złe informacje dla nas, ale jak jednak się okazuje, kurczę. Kazali mu nas śledzić, kręcić chyba w nasze szeregi dokładniej i nas zinfiltrować od środka. Czyli to dokładnie to, co my zrobiliśmy za jego pomocą. Trochę pomieszana sytuacja, ale no tak jest jak jest, nie? Wiecie, jak taki człowiek padnie, który został randomowo zrekrutowany, jest tak naprawdę u nich jakiś, nie wiem, tydzień, dwa, no to dla nich to nie będzie jakaś wielka strata, jakby wysłali po prostu gościa, który jest u nich jakieś kilkanaście lat czy coś takiego, więc to też nie jest głupie, że oni coś takiego robią. No i my w sumie zrobiliśmy też bardzo podobnie, więc no to raczej nie powinno nas dziwić, że w sumie coś takiego się stało, ale możemy dobrze to ograć i dobrze to wykorzystać. Jeżeli macie jakiś pomysł, widzowie, to oczywiście zapraszam was do komentarzy, tam możecie podesłać jakąś sugestię, no i pewnie coś z tego wykorzystamy, jeżeli wpadniecie na jakiś dobry pomysł. I mamy numer od Patryka, tego się bałem dzisiaj. Halo? Szanowanie, Kenneth. Dzień dobry, witam. Co tam? Wiesz co, mam taką małą sprawę delikatną. Mhm, jasne, co tam? Tylko musielibyśmy się spotkać, wiesz? O, no w sumie, bo chyba trzeba coś przegadać, co? No właśnie, wypadałoby. No, bo dzisiaj dopiero ze szpitala wyszedłem itp. itd., więc no... Wcześniej nie było okazji. Podejdź tam, gdzie ostatnio. Dobra, to będę zaraz. Dobra, wyczekuję. Do kontakcie. Do zobaczenia. Aj, widzowie. Na wkurzonego może nie brzmiał, ale brzmiał na gościa, który raczej zadowolony z tego, co się stało, nie jest. Dzwonił Patryk. O kurde. Widzę, że Krzywy. Poniosło cię aż. No. Wkurzony nie był, ale i nie był szczęśliwy. Był taki... Zmieszany. Taki nijaki, po prostu... No jedziemy do niego, więc... Albo nas pogrzebie żywcem, jednak chce mi się spać. Oj, sorry, lekko ci tylko. No lekko. Szyba z tyłu do wymiany. Co ty lewy. Mówisz w ogóle? No zobacz, nie ma szyby z tyłu, nie ma A to już, to już nie moja wina, że z tyłu szyby nie ma. Już tak było. Nie kłamie. W sumie ja sam wybiłem szybę przed chwilą. Co? W sumie ja sam przed chwilą szybę wybiłem. No właśnie. Po prawej. Więc nie narzekaj, szyby takie są, że pękają. Mogliby robić wytrzymalsze na przykład, ale no niestety, jest jak jest. No w sumie kupiłem tą furę na czarno. Dobra, bo on zaczyna odklejać i gadam o głupotach. No. Jakby co? Mam wrażenie, że może tam nie być miło. To się wątpię, że nas tam zabije czy coś, no bo raczej okazywał, że nie jest tego typu człowiekiem, ale i tak kurde, no... Opierniczy. Nas. No, myślę, że to jest pierwsza rzecz, która nas czeka, niestety. Ale to zadupia w ogóle. O Jezu. O, auto stoi dalej. Nasze. To się moje. Przynajmniej tyle. Silnik odpalony. Widzowie, mam złe przeczucia. Witam. Hej Patryk, jak tam u ciebie? Szanowanie, jak u mnie? Kurwa, jeśli się pytasz po tym, co odbywaliście, wy w ogóle myślicie? O, daj wam kasę i pudę i co zrobiliście? No... Wyszło nie fajnie i nie mieliśmy tego w planach. Tak od nie razu. Spodziewaliśmy się, nie co się fajnie. Wydarzy. Powiem ci, co jest niefajne. Ja kurde, się na auto i 20 tysięcy. Ten gość, co mieliśmy go złapać za drugi wybuch przed na moich oczach i przez to... Na twoich oczach wybuch? No, bo jechałem za wami. Wybuch mi 2 metry przed maską, gość. Tak, i dobra. Kenneth stracił panowanie i wpierdzielił się do... Nie wiem, gdzie tam zresztą. Dobra, chodź, grunże żyjeć. I teraz zobacz, jak on chodzi. Leżą w szpitalu. To no właśnie widzę. To fakty, ale no... Co ja ci mogę powiedzieć, no? No przepraszamy, że tak wyszło, kurde, no nie sądziłem, że gość...
że jadąc za gościem, po prostu ścigając się z nim i chcąc go prześcignąć, chłop nagle wybuchnie. Nie, przepraszacie. To nie zmienia faktu, że straciłem auto i czasu, nie? No nie zmienia, no. Bo nie mógłbym wyciągnąć jakieś poważne konsekwencje, a ze względu na fakt, że już pracujemy trochę razem, to powiedzmy, zapnijmy to inaczej. Mamy robotę. Myślę, że na wasze już tej możliwości, chociaż potem wysiłek się trochę przeliczy. A chodzi dokładnie o fakt, że dzisiaj będzie napad na jubilera wykonany przez pewnych moich znawców, przez niedawców, pewnych moich ludzi zapożyczonych. No i będę potrzebował kierowców. Skoro i tak jeśli miał to, to myślałem, że już tak się z tym kompensujecie. No myślę, że spoko. Myślę, że tak możemy to zrobić. Wiesz, gdybyś był dla mnie obcą osobą, byśmy nie rozmawiali. Nie chcę wiedzieć, co byśmy wtedy robili, jakbyśmy nie rozmawiali. Ja też nie chcę przytaczać tego, uwierz mi. Wolałbym chyba nie wiedzieć. No dobra. Wątpię, że tym razem by się skończyło na wysłaniu kolejnego gościa, który miałby się ze mną ścigać w celu odebrania długu. No tak. Dobra, dam wam jeszcze kolejne auto, które widzicie tutaj. Tylko jak łaskawie go nie rozwalcie, jak tamtego. A, Bruma? Tak. Przyczynia szyby, że nic nie było widać, siedzi w środku. No, okay. No i co oni robią tam robotę, wy ich tylko zgarniacie i odwozicie bezpieczne miejsce, które wam powiedzą, nie? Oni tam wam przekażą szczegóły. No to skoro tu już Keneta fura stoi, to może dajcie mu jakoś plan deku. Albo po prostu przyjedziemy i odwieziemy ich tutaj, zostawię tu Kurumę i odjadę swoim. Możecie tak zrobić. Tylko jeszcze jedno. O której to dzisiaj jest? Bo podejrzewam, że to dzisiaj, tak? Wieczorem? No, okolicy 21. Okay. Tylko jedna ktoś, nie rozwalcie już tego auta i nie spieprzcie tej roboty. Jeżeli mi nie wybuchnie nic przed mordą, to nie rozwalę. Szczerze, nie ten sobie tak zrobicie. Możecie wybić wszystkie patrole, jakie będą was gonić, wszystkich cywili, których spotkacie, po prostu macie to wygrać. To. No, po prostu macie to dygać, nie? Nie intencyjnie co robicie. Postaramy się, sorry, że tak ziewam. Ale no, jest jak jest. Niezbyt się wyspałem w szpitalu. No, słyszałem. Dobra, to chyba po prostu będziemy zmykać. Pogarniamy się do tego momentu, załatwimy jakieś nasze sprawy i no i co, no, będziemy dawać znać co jak. Mam nadzieję. Mam tym razem nadzieję, że widzimy się za około 10 godzin niż za 4 dni. Też mam tego nadzieję. I pamiętaj, za pomocą wszystkich środków, jeszcze mnie nie interesuje. Okej, kolego, ono ciebie sprawę jedno. Słucham. A wy chłopaki możecie jechać. Nie jedziesz z nami? Potem dojadę. No w sumie nie będzie miejsca, dobra. Co on chce z nim obgadywać? Nie wiem. Chyba mnie to na razie niezbyt interesuje. No chyba lepiej tak, żeby to się skończyło, niż żeby kazał nam to odrabiać albo chciał nas zabić. No. Więc no. Albo rzucił jakąś horrendalną kwotę, a tutaj na razie widzę, że jest jedno zleconko i tyle. Ej, bo fajnie jedzie to ta Kuruma. No. Nie ma źle. Dobra, trzeba jechać chyba do sklepu z ubrankami, co? O no, w końcu bym zmienił tą kurtkę. Kupiłem, ale nie podoba się nikomu. Bo trzeba, no nie pojedziemy tak jak jesteśmy teraz ubrani na napad. No więc nie. Trzeba to ogarnąć i trzeba zmienić swój outfit. Dobra, dawaj, wyskakujemy. No i widzowie, jak widzieliście, rozmowa z Patrykiem przebiegła dosyć intensywnie. Dosyć zirytował się. Nie spodziewałem się w ogóle, że Patryk potrafi krzyczeć, przeklinać i takie rzeczy, więc ciekawie zobaczyć jego drugą twarz taką z innej strony, ale wolałbym, żeby to krzyczało na kogoś innego niż na nas. No ale niestety przytrafiło się jak przytrafiło, a my na razie musimy się ubrać i zmienić nasze ciuszki na trochę bardziej inkoguto. Dobra widzowie, my się już przebraliśmy, jak widzicie, mamy kominiarę na łebku, taką zaciągniętą do góry, żeby na razie nie chodzić zasłoniętym ryjcem. Śmiesznie to wygląda, wyglądamy trochę jak jakiś, nie wiem, upolut. No dobra, on wygląda bardziej jak upolut. Wyglądamy jak banda debili w tym. Ale mi się podoba to. Zobacz, jaka kominiarka fajna. Masz trochę za bardzo szczękę wysuniętą do przodu na tą kominiarkę. Wiem, za gruby mam ryj. No, dobra. Jedziemy rozejrzeć się, jak to wygląda. Witam bardzo serdecznie. Witam. Banda. Po, no schowaj to, debilu! Jesteś pod sklepem, w miejscu publicznym, a ty wyciągasz broń o 8 nad ranem. Kamera nie widziała. No, kamer nie ma. O, tu jest kamera, patrz. Gdzie? Tu. To jest lampa, debilu. Nie. A, no to był tam. Dobra, faktycznie. Dobra, o czym ty z nim gadałeś? O, parę spraw z nim miałem wcześniej, plus taki nasz kolega Jack. No i co z nim? No, będzie trzeba było się go pozbyć. No ale to co on ma wspólnego z tym? Bo nie rozumiem teraz. Można powiedzieć, on nas zapoznał. To on go zna? Można powiedzieć, że po części. Dobra, super, juhu, ale nie współpracuję z nim, czy coś? Nie. Chyba się chcemy go pozbyć. No to super, to jest nas dużo. Dobra, jedziemy, ty w ogóle jedziesz z nami, czy odpuszczasz to? A co robimy? No my, w sensie ja muszę... David jedzie po prostu, bo jedzie, a to trzeba go się wyciągnąć z napadu na jubilera. Dobra, biorę udział. To możesz na przykład nam, nie wiem, jakoś pomagać z policją. Jak masz jakieś auto, którego ci nie szkoda i możesz ich, nie wiem, ramować czy coś, im po prostu uprzykrzać życie, to możesz tak pomóc. Ale raczej Dobra. Żadnych strzałów czy coś, no bo no raczej to się źle wtedy skończy. Czyli w skrócie pierwszy lepszy z ulicy i lecimy. Można tak powiedzieć. Swoich ludzi. Nie, no właśnie, dziękuję, przypomniałeś. Dobra, chodźmy zobaczyć, jak wygląda ten jubiler i
tam już poczekamy najwyżej na miejscu, ale będzie w okolicy. A tą moją furę zostaw tutaj już. Dobra, ja z Dunia. Dobra widzowie, my jeszcze sobie szybko skoczymy pod jubilerka, zobaczcie jak to tam wygląda. Jeszcze wam też pokażę, bo może wymienimy jakoś szybko plan ucieczki tam na miejscu taki, że załatwimy po prostu ten pościg w 10 sekund, jeżeli się dobrze uda, jeżeli to dobrze rozplanujemy. No jeżeli się nie uda tego tak dobrze rozplanować, no to po prostu będziemy już improwizować w pościgu, jak to zazwyczaj bywa, co? No i widzimy się chyba już po prostu pod jubilerem. Dobra, kolego mój drogi, jubiler jest gdzieś tutaj. No, ja wiem gdzie jest. Przed nami. I słuchaj, myślę... Wiesz jak do siebie. Wiem. Myślę, że stanąć możemy gdzieś tutaj. No jest takie, że... No dobra. Będzie to strasznie widać, czekaj, bo chyba do mnie dzwonił Sean. Chyba to jego numer. A jeżeli to nie jego numer, to dzwonił do mnie jakiś, nie wiem kto. Ale już nie odbiera, to wywalone. Kurde, chociaż jak teraz tak se myślę, to jak tutaj policja podejdzie z... Kurde, nie wiem jak to zrobić w takim razie. No dobra, trudno. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale staniemy sobie gdzieś tutaj, albo troszeczkę dalej. Myślę, że wtedy możemy zrobić coś takiego. Pyk. O, i przed siebie. To ma duże znaczy, to nie jest tak niskie, żeby była tragedia z tym. Myślę, że stąd będą wyjeżdżać na pewno jakieś jednostki. Z tyłu też, więc jedyna opcja, żeby pojechać albo prosto, albo tutaj. Będziemy tutaj. Zobaczmy, co mamy tutaj. Tutaj jest wyjazd. O, po lewej masz taki wyskok. O, pobawimy się w tych kaskaderów. I jakby dobrze to zrobić, to moglibyśmy tutaj na autostradę polecieć, albo ewentualnie mielibyśmy przesrane, zawiesili się na murku i byłby koniec. Ewentualnie po prostu do przodu. Nie zawiesimy się na murku, bo będziemy rozpędzeni. Gorzej, jak w to nie trafimy. To może obczajmy tam, co jest. Jakby wyglądała sytuacja z wyjazdem. Właśnie chcę to zrobić, wiesz? Żeby mieć pewność, żeby jest wyjazd. Tylko pytanie, czy tutaj też radiowozem w razie w nie zostawiał na szybkości. Zanim... Ale nie będą się tego spodziewać. Czekaj, żeby... patrz. A, dupa. A, no i dupa. Czyli jak za daleko polecimy, to i tak jest lipa, bo tracimy cenne sekundy i oni będą już mogli nas tutaj zatorować. To musimy jakoś trafić tu. O, i prosto. No, w sensie ja bym najlepiej na autostradę spróbował, ale jeżeli się nie uda, to będziemy musieli pojechać tutaj, wtedy najwyżej tutaj, tutaj znowu. No i tak samo i na autostradę. Nie, nie, i wtedy tutaj. A, no. I... A, potem już spontan. Ewentualnie tu w uliczkę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czaisz bazę? No. No dobra, no to chyba czekamy po prostu już na akcję. Ten, Sean mi napisał, że masz odebrać. No to... O, halo. O, w końcu odebrałeś. No. No to tak, liczba nas jest niewielu, jest nas trzech. Trzy penumbry, no to wiesz, jakich obiasów. A, no dobra. Czyli będzie pomoc. Będzie pomoc, tylko powiedz, gdzie i kiedy. No, my będziemy spod jubilera wyjeżdżać, jeżeli się uda, to zamkniemy ten pościg w 15 sekundach. Dobra. To my tam po okolicy będziemy kręcić. Dobra. No to widzimy się tak o 20 pewnie. Okej, to w miarę się rozejrzymy, gdzie można podjechać. Dobra, to w kontakcie. W kontakcie, siema. Hejka. No i dobra widzowie, no to do zobaczenia już po przeczekaniu dnia i widzimy się już chwilę przed akcją. Dobra, gotowy? Jasne. Czekaj, ja tylko kominiarkę opuszczę. No i dobra, możemy jechać awaryjki, pyk, jedziemy. Oni gdzie mieli stać? Gdzieś w jakiejś uliczce, nie? No. Ci goście. Dobra, teraz pytanie, czy my na pewno... Tu. No. Dobra, czyli tu światło zgaszę. Kawałek dalej chyba. Siema. Dzień dobry. Chyba z Państwem miałem się zobaczyć. Bardzo serdecznie. Widzę, że tutaj wszyscy kulturalni od Patryka. Oczywiście. Dobra, słuchajcie, mamy pewien pomysł. Jeżeli to się uda, to mamy sprawę zamkniętą tak naprawdę w kilka sekund. Mam nadzieję, że wy też macie na tyle to ogarnięte, że zrobicie to też w miarę szybko. Tak, już wszystko jest gotowe. Ja was tu wyrzucam. Zobaczcie, jeszcze samochodów ogarną. Podjadę tutaj do przodu. Jak coś będziecie wybijać, to się po prostu cofnę. Dobra. Więc możecie okay. Zaczynać. Dobra, no to jedziemy, nie? No. Kurde, ile jeszcze samochodów ogarną. Widziałeś? Dobra. Teraz skupienie, stary. Masz broń jakby, co? Tak, mam. O Jezu, aż tak? Ostro? Jestem ciekawy, jak to w środku wygląda. Ja niezbyt. Nie gadaj, że strzeli tam kogoś. A może są ochroniarzami, tak? Niech oni się pośpieszą, już sygnały słyszę. Już jedź! No to wsiądź najpierw. Dobra. Oj! Wszystko zabezpieczone. Jo! Tutaj, dobra. No, prosto. Dobra, teraz się trzymajcie. O kurde! O Jezu! Nie wyszło to tak, jak miało wyjść. Kto by się spodziewał? O kurde! Jezus, o! Dobra, błagam was, dajcie mi się dobrze, skupić. To wyszło. Never trust again if you had ever turn your back on me. Heard you got that bag, well I must have a hefty glass on me. Yeah, count up the loot. Yeah, count it up. Call up the troops. We coming through. We coming through. We coming through. Yeah, count up the loot. Yeah,
O Boże! To ich uczył jeździć. Ale się zaraz ich zebrało. Ale ich się zjechało teraz. Dobra, błagam was, dajcie mi spokojnie, cicho. Uciekniemy, tylko dajcie mi się skupić. Dobra. Find us in the lost somewhere, kicking back. Find you on computers, type in Twitter facts. You lose a follow, throw a Twitter at. I lose a dollar, bet I get it back. Like a boomerang. My girl likes diamonds, big one shining on a ring. I got two daughters, you could bet that they gon' get the same. But they got morals, I'll be damned if they sell up for change. They won't sell out a thing. I lose it all, you bet I get it back by any means. I trust in God, won't be a dollar that can make me change. I got that power, I could get anything. I got that power. Where do I begin? I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money in the wind. I don't want it all. Heard these scammers had to switch up the accounts. Moving paper, gotta call up my account. It's all in, I can have it coming out. Been through the struggle, I can see another drought. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick, yeah. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money is my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew up my baby, told her around me like I'm Epcot. Whoa, I've been doing road on the go. Get a bag and flip it, that's for sure. If it's show, that was never talking about me. Jadą dalej za nami? Chyba tak. Tak. Jest, jedna radiolka. Nie możemy przebić opon? Lepiej nie dawać strzału, bo oni chyba w naszą stronę wybrali. Nie wiem jak to jest. Nie ryzykujmy. Uciekniemy po prostu. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. O, rozbił się chyba. Eyes on the money, my brothers got my back. Streets moving funny, so I been holding strap. Not playing defense, we been on the attack. Plotting the scheme and how we gon' get it back. Dołączył helikopter. You can bet if I'm spending this cause I get it back. I'm 5G, you're dollar, I can see the lack. All I ever wanted was to have it all. Got close, never froze, had to risk it all. To ma o tyle dobre zawiezienie, żebyśmy mogli wjechać tam na tory. Spokojnie, to turn a
10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbin' in. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbin' in. I'm the one. Kurde, jadą. Nie lepiej gdzieś pod mostem? Michelkę nad sobą. If it's less than a check, say less. If you can say a best, say less. I'm taking all best, say less. Sorry. Yeah. If it's less than a check, say less. If you can say a best, say less. Spodziewa się, że jest słonie. Jadą, jadą za nami. Patrz, tam co. A Jezu! Auto się ślizga. To mogę przyznać, że nie spadło. Yeah, I can never borrow from no man. How you talking ownership and no land? I got my roll on, now I'm rolling. I drive all my cars like they're stolen. You got on and put your homies out for ransom. I got on and put my... Jeżdżą. Chyba już koniec. Uważaj, jedzie chyba. Mamy to chyba, widzowie, udało się. Ledwo ale się udało. Udało się. Jeszcze nie mów hop. Ale akcja. Jeszcze nie mówcie hop. Schówmy może gdzieś ten samochód. Zdejmijmy z siebie te ubrania i... Poczekaj. Chyba samochód miał trafić do szefa z powrotem. Jedziemy teraz prosto tam, gdzie się ostatnio widzieliśmy. Tam, gdzie było umawiane, że was zostawiamy. Dobra, udało się. Teraz już na 100% się udało. Muszę zapalić. Auto w stanie najlepszym nie jest, ale żyją twoi ludzie. Chociaż tyle, no. No dobra, to co? Wasze pojazdy tu stoją. Mhm. I chyba tyle. Jesteśmy kwito? W miarę? Wyt. Ależ on to naprawdę najlepszą robotę odwalił z tymi twoimi. O, tylko szkoda, że mi jeden gdzieś uciekł. Dobra, my będziemy się zmywać, jakbyś coś potrzebował jeszcze od nas to pisz i ten, no i działamy dalej. Jasne. No, dzięki za pomoc. No i co, uważajcie na siebie, nie? To co, do następnego. Pewnie jeszcze patrolet pewnie jeżdżę, więc gdzieś. Ta, pełno syren co chwilę, musieliśmy jechać tak naokoło i takimi alejkami, żeby dało się w ogóle przejechać. Myślisz, że się nie przyglądałem? Ale muszę, Patryk, przyznać, że ten samochód naprawdę jest mocny. Zawieszenie ma dobre, wszystko, więc... No tak, widzisz? Spróbuj więcej takich ogarnąć na takie akcje, no to z takim autem to byśmy mogli wszystko zrobić. Wszystko by szło gładko. Zwijamy. Dawajcie, trzymaj się, na razie. Jedziemy odpocząć, chłop, umieram. Ogarnij ludzi, weźcie auta. Dobra, widzowie, jak widzicie, udało się. Mamy dług mniej więcej chyba spłacony, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy, czy Patryk jeszcze będzie chciał od nas coś w tej sprawie. Najwyżej trzeba będzie mu pomóc dalej. No a co, widzowie, ja się będę na razie z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i co, do następnych ścigantów, widzowie, już za 2 dni. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, bo każdy lajk to 1 dolar dla Keneta, który obecnie potrzebuje pieniędzy. Jak wiecie, mamy 10 tysięcy długu i jeszcze musieliśmy pracować długu Patryka, więc pamiętajcie, widzowie, żeby zostawić łapkę. Jak zostawicie 4 koła lajków, to jesteście giga szefami i takie o serduszku będzie dla was. No i co? Do następnego, widzowie. Niera.